PGNiG oraz jej spółka zależna z Niemiec chcą uczestniczyć w postępowaniu certyfikacyjnym operatora gazociągu Nord Stream 2. To niemiecki regulator zdecyduje, czy właściciel gazociągu uzyskał uprzywilejowaną pozycję na europejskim rynku gazu. Nord Stream 2 jest ukończony w 99%, ogłosił operator niemiecko-rosyjskiego gazociągu. Teraz spółka zarejestrowana w Szwajcarii stara się u niemieckiej Federalnej Agencji do Spraw Sieci o certyfikację w tak zwanym modelu niezależnego operatora systemu przesyłowego. Dzięki temu spółka Nord Stream 2 AG mogłaby działać na terenie Unii Europejskiej mimo braku pełnego rozdzielenia własnościowego od rosyjskiego Gazpromu, który jest producentem i dostawcą gazu. Postępowaniu prowadzonym przez niemieckiego regulatora uczestniczy Komisja Europejska. Chce do niego dołączyć polskie górnictwo naftowe i gazownictwo ze swoją niemiecką spółką zależną, poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski. W naszej ocenie nie ma podstaw prawnych do udzielenia szwajcarskiej spółce Gazpromu certyfikacji operatorskiej, a tym samym dla uruchomienia gazociągu. Wniosek Nord Stream 2 AG powinien zostać odrzucony ze względów formalnych i merytorycznych. Stawką jest bezpieczeństwo dostaw i prawidłowe funkcjonowanie rynku energetycznego Unii Europejskiej. Operatorem może być tylko podmiot zarejestrowany w Unii Europejskiej. Na decyzję polskiej spółki wpłynęło ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie gazociągu Opal. Trybunał w Luksemburgu odrzucił skargę Niemiec, które chciały wbrew unijnemu prawu i zasadzie solidarności energetycznej wykorzystywać pełną przepustowość lądowego przedłużenia Nord Stream 1. Odwołanie zostaje oddalone. Trybunał jasno wskazał, że zasada solidarności leży u podstaw wszystkich celów polityk Unii w dziedzinie energetyki i obowiązuje wszystkie państwa członkowskie. Z kolei Komisja Europejska, podejmując decyzje zakładające odstępstwa, ma obowiązek zbadać ewentualne ryzyka dla dostaw gazu na rynkach państw członkowskich.